witajcie, rozmawiamy z Anią z Techlandu na temat najnowszej gry Dying Light. Aniu, powiedz nam, jakie są różnice, jeśli chodzi o grę w dzień w porównaniu z grą w nocy? Witajcie, pozdrawiam Was z PGA. Jesteśmy tutaj razem ze SteelSeries i MSI na naszym wspólnym stoisku, gdzie przedstawiamy grę Dying Light. Wczoraj była ona też prezentowana na głównej scenie, pokazywaliśmy nocne demo. A propos właśnie Twojego pytania, dlaczego o tym mówię? Na naszym stoisku można zobaczyć to, jak gra wygląda w dzień. Bardziej ona wtedy przypomina ogólnie znane wszystkim różne gry na temat zombie. Czyli biegniemy, możemy akurat wykorzystać funkcję natural movement, czyli skakania, wspinania się, ślizgania. To nam bardzo pomaga z walką z zombie, ale jednak polega to na ich bezpośredniej eksterminacji i wytyczaniu sobie drogi do celu. Noc to jest zupełnie inna bajka. Mówimy, że tak naprawdę to są dwie gry w jednym, bo w tym momencie, kiedy zapada zmrok, nasze zombie zamieniają się z powolnych i takich wszystkich nam znanych potworów w coś jeszcze bardziej przerażającego, prawdziwych morderców, przed którymi trzeba uciekać, trzeba się przed nimi chować, aby móc znaleźć drogę do celu, aby trafić do bazy i czuć się w miarę bezpiecznym w tym groźnym świecie. Czyli rozumiem, że w dzień jest typowa gra akcji, tępimy zombie otwarcie, a w nocy jest to skradanka, szukamy jakichś miejsc, gdzie możemy się ukryć, gdzie możemy przeczekać, ewentualnie prześlizgnąć się bokiem pomiędzy tymi hordami, tak? Przede wszystkim cała gra polega na przetrwaniu, jest to prawdziwy survival. Chodzi tutaj o to, żeby po prostu dać radę, a reszta dokładnie jest tak, jak mówisz. W dzień to jest bardziej gra akcji, a w nocy musimy się skradać, musimy kombinować, aby przeżyć, aby przetrwać. Więc gra zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że nie będzie to taki typowy Dead Island, tylko naprawdę coś więcej. Tak więc będzie warto czekać na tą grę. Oczywiście jak tylko będzie dostępna, na naszym portalu będziemy testować i robić dla Was recenzję. Dziękuję Ci, Aniu. Się wtrącę, tak pokrótce. Nie porównywałabym gry bezpośrednio do Dead Island, tak? Bo tak naprawdę dwie cechy są, które łączą Dying Lighta z naszą poprzednią produkcją. Są to zombie i Techland. A poza tym to jest zupełnie inna jakość, zupełnie coś nowego. Także dokładnie, czyli premiera nowa marka. W 2014 tak. roku, a już teraz zapraszamy na PGA. Możecie spróbować na własnej skórze, czym ta gra jest. Dokładnie, zapraszamy. Tutaj za mną są komputery, gdzie możemy grać w Dying Light. Naprawdę polecam. Dziękuję za wywiad. Cześć, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się na stanowisku Asusa z Anią, która na początek powie nam kilka słów o moim zdaniem jednym chyba z lepszych produktów Asusa, a mianowicie o kartach dźwiękowych, czyli wszystkie Xonary i nie tylko. Tak, dokładnie, Agnieszka Oare z firmy Asus. Nie ma problemu. Asus jakiś czas temu, tak mniej więcej 2 lata temu, postanowił rozszerzyć swoje portfolio o karty dźwiękowe zewnętrzne też, bo do tej pory skupialiśmy się na kartach dźwiękowych wewnętrznych, takie, które można montować w środku komputera, a w tej chwili stawiamy na takie zaawansowane, czy bardziej zaawansowane rozwiązania dla audiofilii. Seria Xonarów jest dosyć szeroka, zaczęliśmy od Xonara 1, przeszliśmy przez Xonara Muse, przez Xonara, przez ileś tam kolejnych etapów. W tej chwili bardzo najnowszym produktem naszym z tej serii jest Xonar 3,
A to, co chcieliśmy tutaj zaprezentować na targach, to jest Sonar U7. To jest zewnętrzna karta dźwiękowa, którą można za pomocą USB podłączyć do komputera jakiegokolwiek, do laptopa czy do desktopa, która jest ze wzmacniaczem dźwięku i to jest coś takiego, to jest pośrednie rozwiązanie między tymi audiofilskimi, które oferujemy do kanału audio-video i tymi takimi przeznaczonymi dla składaczy, czyli wewnętrznymi kartami dźwiękowymi. No generalnie rzecz biorąc, to Asus tutaj przede wszystkim skupia się na kartach typowo muzycznych. A czy planujecie również wprowadzenie jakichś kart typowo dla graczy? W zasadzie dla graczy mamy te wszystkie karty, które są wbudowywane do środka komputera. Mamy na przykład Sonara Febusa, którego oferujemy ze Spitfire'em albo bez niego. To jest takie rozwiązanie, które widzimy, że może mieć zastosowanie dla graczy, którzy są w większości składaczami komputerów, bo chcą wiedzieć, co mają tam w środku i chcą mieć wpływ na to. No to panie, dźwięk jest brak bardzo ważny. Teraz trochę, moi drodzy, zmienimy temat i w związku z tym, że Asus ma bardzo szeroką ofertę produktową, nie tylko podzespoły, jak karty graficzne czy płyty główne, zapytam o ogólne plany na przyszły rok. Dotyczące rozwoju biznesu jako Asus. No na pewno duży nacisk będziemy kładli na tablety, na rozwiązania mobilne, bo to jest rynek, który rośnie bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Ale jednocześnie będziemy się też skupiać, bo tak, tablety są tak jakby przedłużeniem jakiejś stacji roboczej, która jest gdzieś w jakimś miejscu, tak? Więc na pewno będziemy stawiali i na ten remote desktop, czyli tablet, i jednocześnie mając wszystkie dane w chmurze, będziemy z drugiej strony rozwijali tę działkę bardzo silnych rozwiązań, począwszy od, nie wiem, nawet serwerów, a skończywszy na jakichś takich mocnych rozwiązaniach komputerowych, czy gotowych, czy też komponentowych. Czyli wszystko idzie i w dotyk, i w mobilność. No tak, jak się da najszerzej. Ja bym powiedział, niestety, z mojego punktu widzenia, bo jednak jestem zapalonym starym PC-towcem, no i tutaj cały czas oczywiście liczę na dobre produkty ze strony Asusa, karty graficzne i płyty główne, które świetnie nadadzą się do podkręcania i oczywiście również do gier, co widzimy z tyłu. W takim razie, Agnieszko, kilka słów na temat tego, na czym gracze grają na waszym stanowisku, na jakim sprzęcie. Chcieliśmy pokazać w tym roku pełne portfolio, więc mogą zagrać i na najnowszym komputerze, laptopie z serii ROG G750 i na desktopach gotowych rozwiązaniach też serii G, od G30 począwszy aż do G10, która jest trochę słabszym rozwiązaniem, ale też przygotowaliśmy takie PC-ty, które każdy może sam zbudować. W takich przezroczystych obudowach, w staircase'ach, mamy najnowsze rozwiązania dedykowane na Haswella. No i tutaj też portfolio jest bardzo szerokie, bo mamy i z serii ROG Formułę, która jest tak jakby najmocniejszą płytą ROG w naszej ofercie, ale też mamy taką nowość, Mini DX. To jest taka malutka płyta Impact, która wcale nie odbiega w wydajności od tych największych, też jest sygnowana ROG. W ogóle ROG w tym roku, czy też może nie w tym roku, ale przy okazji premiery Haswella, do tej pory mieliśmy zwykle dwa rozwiązania, te najwyższe. Teraz mamy ich aż 5. Od tych najdroższych, najbardziej wypasionych, po trzy budżetowe ROG, produkt ROG Hero, tak? Nasza płyta z nazwą Hero jest takim kompromisem dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na bardzo drogie rozwiązania, a jednocześnie mają wysokie oczekiwania co do wydajności. No ja muszę przyznać, że trochę się wtrącę, że testowałem właśnie Maximus 6 Impact, tak? No i byłem bardzo zaskoczony tą płytą główną. I tutaj tak naprawdę naszym widzom też udowodniliśmy, że rozmiar nie ma na dobrą sprawę znaczenia. Jak ktoś chce zbudować komputer w małej obudowie na dobrych podzespołach, to jak najbardziej jest to możliwe. Asus to udowadnia nie tylko małymi płytami głównymi, ale także kartami graficznymi, tymi z serii Mini. Tak jest, dokładnie. Ją też tutaj pokazujemy. Tak jakby jeden z tych gearcase'ów jest dedykowany do obudów małych, tak? Jest tam ten Impact i do tego jest jeszcze 760 bodajże Mini, więc też taka malutka. W zasadzie w takiej małej skrzyneczce można zrobić naprawdę mocną maszynę. No właśnie, Agnieszko, nie wiem, czy widziałaś, ale tutaj Ci zdradzę, jeżeli jeszcze nie wiesz, że nie tylko Wasze komputery mają tutaj się pochwalić kilkoma właśnie podzespołami od Asusa, bo na wielu stoiskach można spotkać Was sprzęt również. Tak, więc zdaję sobie z tego sprawę. Mamy tutaj na targach w ogóle PGA dwa pokazy OCE i obydwa były robione na rozwiązaniach Asusa. Okay, teraz nam trochę zagłuszają, więc już kończymy. Dziękuję za wywiad i do zobaczenia. Dziękuję.
witamy Was, moi drodzy. Pora na podsumowanie targów PGA 2013. Jeśli chodzi o mnie, jestem w miarę zadowolony, ponieważ w tym roku zobaczyliśmy naprawdę bardzo dużo sprzętu gamingowego, w tym także nowości, przede wszystkim od SteelSeriesa, od Tesoro. Mieliśmy okazję także zobaczyć najnowsze gry, takie jak Dying Light, na które oczywiście ja osobiście bardzo czekam. Dawidzie. Ja trochę skupię się bardziej może na stronie technicznej tych targów, natomiast bardzo miło mnie zaskoczyło to, że było naprawdę więcej wystawców. Myślę, że coraz więcej firm przekonuje się do tego, że warto pokazać się na PGA, bo to przekłada się na popularność i także myślę, że na rozpoznawalność samej marki. Natomiast to, co było na minus, to trochę same targi organizacyjnie zawiodły, ponieważ było zdecydowanie gorsza informacja odnośnie wydarzeń w poszczególnych miejscach. I to, co mnie z kolei też bardzo cieszy, jeżeli chodzi o same gry, to ja tutaj widzę, to naprawdę, słuchajcie, są dziesiątki osób, jak nie setki osób, które gry wynoszą z PGA kartonami i myślę, że chyba o to chodziło, bo te targi są przede wszystkim właśnie dla graczy. Dokładnie, to mi się też spodobało, ponieważ CDP, z tego co wiem, chciał rozdać tutaj około 100 tysięcy gier i faktycznie z tego co widzimy, tak się dzieje. Ludzie chodzą z wielkimi kartonami, rozrzucają te gry na wszystkie strony i praktycznie każdy zwiedzający nie wychodzi z pustymi rękoma. Tak więc cena biletu się zwraca, a przy okazji ile wrażeń. No cóż, myślę, że będziemy tu dla Was także za rok, tak więc zapraszamy. Hej!